Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Motorola Edge 40 Neo. Wszystkie z serii Edge 40 były na kanale, no to czas na wersję Neo. Cóż, jak wygląda, co potrafi, wnioski, uwagi, powiem tyle. Na dzień dobry, naprawdę ładny telefon. Ładny, bo jest czarny, jest fajna ta matowa czerń na szkle. No wygląda to naprawdę super. Lubię tak wykończone telefony. Ładne rameczki wokół aparatów, no coś się dzieje, jakieś takie ząbkowanie, coś innego niż zwykle. Aparaty za bardzo nam nie wystają, więc to na pewno na plus. Boki czarne, dół czarny, wszędzie czarno, Dolby Atmos logo jest, ta część płatka. No to jak już jesteśmy jeszcze przy wyglądzie, o, zobaczmy jak to zwykle standardowo, jak jest rozwiązana kwestia kart SIM w tym modelu, więc no to sobie zobaczymy. Co tu mamy? Tutaj tak naprawdę nic. Z jednej strony simka, czyli można się domyślać, że pewnie jest sim plus eSIM, ale to później wam pewnie powiem. Na pewno na plus to, co mamy tutaj od Good Company. Fajne, twarde etui, które powoduje to, że mimo, że telefon jest ładny z tyłu, to jak założymy na niego, coś nam ostrość uciekła, tego case'a, to nadal jest ładnie. Jest dostęp do tego, co trzeba. Od dołu również twarde, fajne plecki. Oczywiście ekran, jak to zwykle, palcownia. Nic na to nie poradzimy. Troszkę widać jakieś ryski, więc potrafi się przerysować, jak to w każdym smartfonie. No cóż, standardowo mamy czytnik linii papilarnych już w ekranie, czyli lepsza opcja, rozblokowanie mordką. Łapie nawet za kamery, czyli nie jest źle. Co, jeżeli chodzi o ten smartfon? Myślę, że zaczniemy od tego, co na pokładzie. Dimensity 7030, jeżeli chodzi o procesor. 12 GB pamięci LPDDR4X, tak to w tym wypadku, 256 GB pamięci UMCP, Android 13, szkoda, że nie 14, no i tyle, jeżeli chodzi o takie ważne, specyfikacyjne tematy, ale myślę, że najważniejsze jest to, na co patrzymy, czyli w tym momencie wyświetlacz OLED-owy 6,55 cala, spoko, może być 2400x1080, jeżeli chodzi o rozdzielczość. Mamy tutaj 144 Hz odświeżania, najwyższa jasność 1300. No, zobaczymy w piku, może w HDR-ze gdzieś tyle wyciąga. Jeżeli chodzi o dotyk 360 Hz, próbkowanie, spoko, całkiem dużo. Ekran wydaje się naprawdę wystarczająco jasny. P-OLED, OLED, AMOLED, no, podobne technologie, więc raczej tutaj będzie dobrze. Co zobaczmy, co możemy sobie poklikać w ustawieniach, czy coś ważnego znajdziemy. Na pewno wejdziemy do wyświetlacza i włączymy tryb ciemny, no bo to jest dla waszej baterii oczu i dla dłuższego działania tego smartfona najlepsza opcja, jaka może być. Odświeżanie ekranu tu możemy sobie ustawić. Myślę, że automat bym zostawił. Rozmiar tekst, wiadomo, tu sobie dostosujemy do waszej wady wzroku. Czy to jesteście młodzi, starsi, wiadomo, czasami ręce robią się za krótkie, te sprawy. Wiadomo, o co chodzi. Możemy sobie pobawić się kolorkami, zapobiegać migotaniu przy niskich wartościach jasności. Myślę, że też nagrywanie zrzuty Moto Connect, podłącz telefon do wyświetlacza. No ciekawe, ciekawe, czemu to nazywają Moto Connect, jak wcześniej to było Ready For, no ale spoko, może to tak sobie tutaj Motorola nam zmieniło, ale fajnie, nie mamy komputera USB-C, HDMI, kable takie same albo USB-C, USB-C do monitora i bezproblemowo można się bawić. Co jeszcze z ciekawostek, które mnie tutaj interesowały, jeżeli chodzi o same kwestie związane z telefonem? No ból, że nie ma 14 jeszcze Androida, jest zabezpieczenia z października, mamy marzec. No tak, tak trochę wiecie, o co chodzi. Tak to tylko skomentuję. No, jeżeli chodzi o sam soft, widget, aplikacja Moto, czyli to już wiecie, gesty, wszystko do przerobienia, do sprawdzenia. Każdy, kto ma Motorola, wie, o co chodzi. Soft, no powiedziałbym, że w miarę czysty, ale zaczynają się jakieś śmieci dodatkowe pojawiać, jak widzicie. No cóż, kiedyś Motorola była czyściutka, teraz dodaje jakieś głupotki. No cóż, zawsze możecie to odinstalować, nie potrzebujecie tego. Więc jak najbardziej spoko w tym temacie. Lecimy dalej. To, co jest tutaj, pod spodem, a mianowicie bateria. 5000 mAh, myślę, że starczy. Fajnie, że dosyć szybko ładowarka, 68 W. Tak najbardziej na plus. Szkoda, że nie ma jakiegoś indukcyjnego ładowania. Byłoby moim zdaniem jeszcze fajnie. Oczywiście kabelek porządny, gruby też jest w zestawie, więc tutaj nie narzekamy w żaden sposób. Myślę, że temat jest związany z fotografią.
co nam tutaj Motorola w tych ładnych aparacikach daje. 50 megapikseli główny aparat, światło 1.8, optyczna stabilizacja obrazu, technologia Ultra Pixel, kwestie wielkości piksela, łączenie, te sprawy. Ultra szerokokątne 13 megapikseli, Macro Vision, przesłona 2.2. Nie za grubą, nie za szeroko, po prostu dostajemy to, co powinniśmy dostać, czyli to, co każdemu się przyda. Zdjęcie szerokie, standardowe i dwukrotnie, a później już możecie się cyfrowo bawić, nawet i do ósemki. Jeżeli chodzi o tryby, zwolnione tempo, klasyka, film. Zobaczmy, jak się przechodzi między aparatami, czy jest tutaj jakieś takie, czy jak zaczniecie z szerokiego, to nie przejdziecie dalej, ale jak przejdziecie z filmu, z tematu standardowego, no to możecie sobie nagrywać do 6. Widzę, że nie ma żadnych przeskoków, no bo z czego miałby być, bo to idzie z jednej matrycy. Zdjęcia, portret, to wiadomo, zabawy, kto lubi. O, nawet powiem, że już na zdjęciu samego opakowania pięknie robi bokeh, chociaż tylko widzicie, tu jest ostro, a tu było teraz widać, że tu nie ostro, tylko tu ostro, a spoko. Ekwiwalenty 45-50 metrów. Jak ktoś lubi takie zabawy, wiadomo, dodatkowe tryby, wszystko, co być powinno, standardowo jest, tak jak to w każdej Motorolce. Jeżeli chodzi o aparaty, myślę, że jeszcze ważna kwestia odnośnie nagrywania 4K, mamy w 60 klatkach, spoko, no to już mi się jak najbardziej podoba. Jaki mamy aparat na froncie, tego szukam, bo coś mi gdzieś specyfikacja uciekła, ale mamy 32 megapiksele, światło 2.4, no, czyli taka standardowa tematyka. Dwa głośniki, tu plus ten, czyli mamy wsparcie dla kodowania w trybie Atmos, więc jak najbardziej na plus. Dwa mikrofony, spoko. Jeżeli chodzi o Bluetooth, 5.3 na pokładzie, NFC jest, Wi-Fi do standardu 6E również, więc jak najbardziej na plus. Wszystkie GPS-y potrzebne są. Tak jak mówiłem, dual SIM jest, jedna karta SIM w normalnym formacie, drugi eSIM, czyli takie rozwiązanie już, powiedziałbym, bardziej nowożytne. Telefon chodzi zgrabnie, sensownie. Zresztą już w dzisiejszych czasach, no chyba że najtańsze totalnie fony po prostu potrafią gdzieś coś przymulić, a jak używacie go w rozsądnych, że tak powiem, w warunkach, nie przesadzacie, to działa i odzwierciedla się naprawdę miłym i przyjemnym działaniem. Może nie jest to jakiś bóg szybkości, ale na spokojnie wystarczy. Też możecie sobie się Atmosem pobawić, poustawiać, co tam chcecie, w jakim tam trybie ma on tutaj sobie działać, czy bardziej profil do dźwięków, do filmów. To kwestia zabawy. Każdy powinien sobie tam zerknąć. Jest oczywiście dyktafon. Okej. Ładna, przyzwoita, niezbyt droga Motorola. Niedługo więcej o niej. Tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.